Z nami Paweł Jędrzejczyk, witam serdecznie. Witam serdecznie. Paweł, dzisiaj gościliśmy na Twoim treningu, takim, który ma Cię tutaj wzmocnić, Twój core. Powiedz coś o tym, bo długo już chyba pracujesz nad tym. Tak, odkąd zmieniłem ekipę treningową, to z Bartkiem Bibrowiczem współpracuję i tak od marca, tak samo jak z Carielem i Pawłem Traczem, no to przychodzę do Bartka i pracuję na tym treningu. Także no, czasami wydaje się, że może to nie jest taki intensywny trening i mocny, ale naprawdę te pierwsze razy, jak tu przychodziłem, to te mięśnie głębokie, wszystko bardzo odczuwałem i cierpiałem później po godzinach. Teraz już dużo lepiej i wzmacnia ten to mój korpus, biodra i te wszystkie mięśnie, nad którymi tak naprawdę kiedyś nie pracowałem, bo ta przysłowiowa klata z bicepsem, no to nie jest wszystko. A tutaj Bartek ma naprawdę pojęcie, szkoli się, to nie jest jakiś tam zwykły przysłowiowy trener personalny, tylko naprawdę specjalista i zajmuje się mną bardzo dobrze. Zawsze dzwoni, pyta się, jak się czuję, rozmawiamy, co ja lubię, czego powinienem robić, czego powinienem nie robić i obserwuje mnie, także no, są tego efekty, jak widzisz, także ja jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Coraz więcej zawodników korzysta z tego typu treningów, także z innych dziedzin sportów, walki i innych w ogóle. Polski sport się, można powiedzieć, profesjonalizuje, prawda? Tak, to rozwija się wszystko w bardzo dobrym kierunku, wiesz, zawsze podchodziłem naukowo do tego wszystkiego, starałem się wiedzieć dużo, tak jak tu ci mówiłem poza kamerą, że no nie zawsze trzeba tak się trzymać tego kurczowo wszystkiego, tych wyników badań, bo jednak jest jeszcze życie i to troszeczkę jest czasami inaczej, ale naprawdę taka wiedza i taki trening dodatkowy, nie tylko ciągle bicie w worki, tarcze i sparingi, to naprawdę jak się dłużej do tego podejdzie mądrze, to daje efekty, ale dopiero po jakimś czasie. 24 lutego Chicago, twoja walka na Glory, to już wiemy na pewno. Wiesz już, kiedy wyjeżdżasz? Tak, wyjeżdżam 14 lutego, dzisiaj akurat jest miesiąc, także no 10 dni wcześniej jadę się zaklimatyzować, będę przygotowany, już jestem w dosyć dobrej formie, jeszcze tam tylko no parę rzeczy trzeba zrobić, także 10 dni wiem z doświadczenia, że wystarczy mi, żeby się zaklimatyzować, tam potrenować i no i wjeżdżam. Kogoś zabierasz ze sobą, oprócz Misia w teczce? Nie, jedzie ze mną tylko Łukasz Połowecki, który również tam będzie walczył na gali. Będziemy, tam na miejscu jest Łukasz Banach, który wszystko nam zorganizuje i pomaga nam bardzo, także on będzie tam takim naszym head coachem. No też robimy to, żeby ograniczyć koszty, dlatego że wiadomo, można coś tam zarobić w Glory, ale jednak jak się jedzie 10 dni wcześniej, no to troszeczkę kosztuje, żeby zabrać całą ekipę. Myślę, że sobie poradzę tam i damy radę. Znamy twojego rywala, Denis Morales, Meksykanin, dosyć młody, twojego wzrostu? Tak, mojego wzrostu, taki zawodnik. Młody, no każdy ode mnie jest młodszy zawodnik przeważnie, dlatego że 10 lat, no ale nie robi mi to różnicy, biję tych młodszych zawodników, jestem od nich silniejszy, lepszy kondycyjnie w większości, także nie przeszkadza mi to, zawsze tak było od początku moich startów, także na wiek w ogóle nie zwracam uwagi. Oglądałem jedną jego walkę przed naszym spotkaniem w Glory. Wydaje się być dosyć ruchliwy, to będzie chyba jego największy atut. No tak, ja wolę takich zawodników, którzy się biją i chcą pokazać, że są ode mnie silniejsi. Wtedy te walki lepiej wyglądają i ja jestem takim zawodnikiem, który cały czas atakuje. Będę robił tak też tym razem. No, myślę, że skrócę ten dystans i że wciągnę go w swoją grę. Jeszcze jestem bardziej doświadczony. Ale to tak, wiesz, no nie ma co gdybać teraz i rozprawiać, że zrobię to, zrobię tamto. Staram się nigdy tak nie mówić, dlatego że no mam tam swój plan w głowie. Czasami ten plan się zmienia, jak zostaniesz trafiony, jak widziałeś na ostatnim Glory. Także ja jestem nastawiony bardzo dobrze, teraz czuję się bardzo mocny po tych rocznych zmianie tego wszystkiego, po sparingach, walkach. Jadę z innej pozycji, bo po dwóch wygranych, a nie po dwóch przegranych. I wierzę w to, jestem przekonany, że złamię go i że wygram.
Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z Bartkiem Batrą i właśnie mówił mi, że byłeś u niego na sparingach i że duże postępy zrobiłeś, że mimo właśnie tego swojego doświadczenia stałeś się ruchliwszy, bardziej mobilny na nogach. No cieszę się. Jest tak, że no, w poprzednim klubie słyszałem, że już nic nie można zmienić, nic nie można poprawić, że już jestem za stary. Tutaj okazało się zupełnie inaczej, dlatego że podeszliśmy do tego w inny sposób i jednak da się wyciągnąć ze mnie tą szybkość. Też tak jak mówimy o badaniach, to robiłem sobie badania genetyczne, które pokazały, że te włókna szybko kurczliwe mam ich więcej i mogę wypracować tą moc i dynamikę na wyższym poziomie niż zwykły zawodnik. Jest to teraz bardzo trudne, ponieważ no wiadomo, jestem już zawodnikiem doświadczonym, który walczy już wiele lat. Ale zawsze da się coś podciągnąć, nawet jak podciągniesz to 10-20, nie mówię już o 30%, to jest zupełnie co innego, plus moje doświadczenie, psychika, obicie, kondycja i wtedy to składa się w jedną całość. Także no, zmieniłem bardzo wiele i zobaczycie to 24. Daniel, widziałem na Facebooku, próbował cię zaczepiać, chciał ci ukraść twoje pasy. Powiedz, takie gierki psychologiczne mają jakikolwiek wpływ na siebie? Nie, oczywiście, że nie. To jest taka zabawa. No, śmieję się z takich zawodników. Nie mam do nich szacunku ze względu na to, czy do każdego mam szacunek zawodnika, który wychodzi do ringu, ale no, takie pajacowanie to jest, no, no on sobie może pomarzyć tylko o takiej ilości pasów, jaką ja mam i takie gierki są zabawne, nawet tam jakiś udzielałem angielskiego wywiadu, co chcę powiedzieć swojemu zawodnikowi, to mówię, że nie chcę mu nic powiedzieć, no bo co mam mu powiedzieć, jest zawodnikiem, ja jestem zawodnikiem, wychodzimy i chodzi o to, żeby zrobić dobrą walkę, wiadomo, tam to jest Ameryka, są Stany Zjednoczone, on jest Meksykaninem, on chce tam zwrócić na siebie uwagę, ja mam dużą większą grono odbiorców, jeśli by mnie sprowokował, no to staje się tam bardziej popularny, bo no tak jak mówię, ja mam, nie wiem, pod takim zdjęciem 3,5 tysiąca ludzi to tam lajkuje przysłowiowo, a u niego tam 18, to nie będę z armatą na wróbla skakiwał. Także no, pokażę mu w ringu, gdzie jest jego miejsce i w ten sposób może. Daniel jest z Chicago, jest lokalnym zawodnikiem, także pewnie będzie miał dużo kibiców, ale ty chyba też nie będziesz narzekał na brak kibiców z Polski. Myślę, że tak, dlatego że jak walczyłem rok temu, to z Richardem Abrahamem, no to on miał dużo kibiców, ale też naprawdę było dużo Polaków i to było fajne. A jeszcze wracając do poprzedniego pytania, no to zobacz, jakie znaczenie ma ten taki, te zaczepki i hejt. Richard Abraham zeszłym razem, ja też takich rzeczy nie robię z kolei. Na przykład zaczął wysyłać mi zaproszenia do grona znajomych, lajkował mi moje posty, pisał coś tam do mnie. Także taki był zupełnie pozytywnie nastawiony, walczył w Tajlandii i wyszedł i w walkę wygrał ze mną, gdzie ja tam ani go nie jakoś nie hejtowałem, ani z nim nie walczyłem w internecie. A tutaj wiesz, zawodnik próbuje wygrać ze mną przed walką. Wydaje mi się, że to bardziej ja siedzę w jego głowie niż w on mojej. Także myślę, że będzie miało to odwrotny skutek. Wspomniałeś o Richardzie Abrahamie. Po tej walce z tobą świetny rekord, 4 wygrane, bez porażek w Glory. Jest już 6 w rankingu, naprawdę świetnie mu idzie. Obserwujesz jego dalsze postępy? Tak, oczywiście. W ogóle tam mamy ze sobą kontakt taki przez internet. Ten świat teraz się zmniejszył, także obserwujemy, piszemy sami ze sobą. No, życzę mu jak najlepiej. Najlepiej, żeby był mistrzem, a później, żebym znowu mógł dostać z nim walkę. Wiadomo, to są, no, pokazuje to tylko taki amerykański sen, no, że wszystko może się wydarzyć. No, mógłbym też być na tym miejscu. No, walczyłem z nim, przegrałem na punkty, nie złamał mnie. Nie wygrał ze mną przez knockout, nie poddałem się. A to jest zawodnik, który jest 6 w najlepszej lidze światowej. To tylko dodaje mi dodatkowej motywacji. Tak jak mówię, starałem się przez cały rok te swoje błędy wyeliminować, które mogę, bo zawsze są jakieś błędy do wyeliminowania. Życzę mu jak najlepiej. Myślę, że teraz zostanie następny turniej, który będzie w tym welterweight, tej naszej kategorii wagowej, to będzie właśnie on walczył jako pretendent do pasa i myślę, że to wygra. I też ta kategoria otworzyła się, dlatego że niepokonany Nicky Holsken przegrał. No, no co zdziwiło mnie tak naprawdę, bo myślałem, że nie, ale widać było, że też no już ma, no jak się jest mistrzem przez długi okres czasu, to się traci to coś, tą,
tą iskrę. Może wróci, może nie wróci, zobaczymy, ale no, otworzyło się to, no bo on już tak stwarzał wrażenie takiego zawodnika nie do pokonania, bynajmniej w niektórych głowach, a tutaj przyszedł gość i go pokonał, także wszystko się to otworzyło i można marzyć sobie dalej. No właśnie wspomniałem o rankingach. Morales jest 14 w tym rankingu Glory. To otwiera szansę dla ciebie, że też niedługo się w nim znajdziesz. Tak, tak. No wtedy jak walczyłem z Abrahamem, no to byliśmy obaj spoza rankingu, czyli nie wchodzimy do rankingu, a teraz w ten sposób to działa, że jeżeli ja wygrywam, to skakuję na jego miejsce. No i myślę, że tak będzie. Jedzie z tą Łukasz Płowecki, to chyba wzmocnienie, że tak powiem, też dla ciebie, żebyś miał kolegę przy sobie. Tak, oczywiście bardzo dobrze się rozumiemy, jesteśmy bardzo dobrymi kolegami, też byliśmy dwa razy w Hammers Gym razem, mieszkaliśmy i trenowaliśmy, także na pewno pomożemy sobie tam nawzajem, jeśli chodzi też o te ostatnie treningi, rozmowy takie, jak tam do tego podejść, bo to też jest bardzo ważne, te takie psychiczne podejście do walki, wspieramy się i na pewno to jest dla mnie dodatkowy bodziec i taki plusik, bo nie jadę sam. Tylko jedzie drugi zawodnik, już nie jestem jedynym gościem i teraz to się trochę wszystko rozkłada. Tym bardziej, no, tak jak z nim rozmawiałem, to dla nas loga na ringu już w tym czasie, w którym jesteśmy na etapie swojej kariery, nie mamy nic do stracenia i loga na ringu to jest jedno, z walka wychodzimy, zapominamy o tym i robimy swoje. Przetarłeś trochę szlaki dla Łukasza. Powiedz, jaka była historia? Pomagałeś mu troszkę, żeby się tam dostać? No powiem ci tak, pomagałem. Sam zasłużył na to w ten sposób, że wygrywał swoje walki, walczył w Kunu, tam zrobił naprawdę gruby numer, bo stoczył w ciągu jednego dnia 9 rund, gdzie nie wiesz, że stoczysz 9 rund, tylko myślisz, że stoczysz 6. No później wygrał na koku, zdobył tytuł mistrza świata. Wiadomo, jak współpracujemy razem i jakoś tam sobie pomagamy, no to można powiedzieć, że jakoś tam starałem się, żeby to on tam był, a nie ktoś inny, dlatego że po pierwsze uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik, który na to zasługuje i takim trzeba jakoś pomóc. Przede wszystkim zasługa Łukasza Banacha, który tam jest blisko a Łukasz Płowecki ze mną jeździł do Holandii, też musiał zainwestować, wiadomo, swoje pieniądze, czas, zostawić tę pracę, czyli klub, rodzinę, pojechać na ten tydzień, potrenować, posparować, przyjść w nowe miejsce. To jest też ciężkie dla niektórych zawodników, bo tutaj zawodnicy uważają się za lokalne gwiazdy, a tam przychodzisz, jest 20 Marokańców, co chcecie zabić i musisz przyjść dzień dobry. Chciałbym z wami posparować i to wszystko jest też Łukasz Czarnowski z Mad Fight nam pomagał, dlatego że tak przyjechać do Hammers Gym sobie zapukać to nie można, tylko trzeba wcześniej się tam zaanonsować i on pierwszy raz, jeden Łukasz i drugi zresztą nas tam zapowiedział. Myśmy pojechali, poznaliśmy się z synem Cora Hammersa, trenowaliśmy, sparowaliśmy, oni oglądali nasze sparingi. Oczywiście nie prowadziliśmy żadnych rozmów, bo to nie jest tak, że przyjedziesz i dwa dni posiedzisz i proszę, możecie załatwić mi walkę w Glory. To tak nie działa, ale robimy swoje. Łukasz prowadzi tak samo fanpage'a, tak jak ja i to nie robi syfu tak zwanego, dlatego że niektórzy zawodnicy to jest tragedia, jak ja widzę. To jest po prostu, mówimy na to Janusze promocji, albo Janusze kickboxingu, no bo takie bzdury wrzucają, że to No wstyd na to patrzeć, ale no, staramy się prowadzić to w odpowiedni sposób też, żeby tacy prowadzić po polsku, po angielsku, żeby tacy na przykład matchmakerzy zobaczyli, wrzucam walkę, czy wygrałem, czy przegrywałem, opisuję to, pokazuję jak trenuję, mam dużą grono odbiorców, to jest też bardzo ważne, że kupią na mnie bilety tam ludzie, bo jak ja coś napiszę, to ktoś tego posłucha, prawda? A nie tak, że zakładają sobie fanpage, lubią im koledzy, którzy są znajomymi i to jest tak naprawdę to samo w jednym sosie, prawda? Także no, myślę, że zasłużył na to i jest w tym miejscu, nie jest to przypadek, że tam jedziemy razem. Właśnie ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z Bartkiem Batrą i Mariuszem Cieślińskim o tych nowych czasach, że ci teraz zawodnicy właśnie młodzi bardziej żyją w Facebooku niż w gymie. No tak, tak, no wiesz,
Tak jest teraz, że zawodnik zdobywa, tak jak Mariusz mówił, są medale z czekolady. Tak naprawdę no, ta organizacja amatorska najmocniejsza, którym można pochwalić się medalem, to jest Wako rzeczywiście. My jeździliśmy też na WMF, IFMA też jest mocna. Oczywiście to są tam niuanse współpracy Polskiego Związku z Polskim Związkiem Kickboxingu z Muay Thai. Ja startowałem wszędzie. Miałem medale i takie, i siakie, i z WAKO, z wszystkich praktycznie organizacji. I wtedy jeszcze się nie zakładało fanpage'ów, a jak założyłem stronę internetową i fanpage 7 lat temu, no to byłem, co on robi, to przecież wstyd, jakieś takie rzeczy. A teraz, no tak jak mówię, jakieś zatęsknicie za starym Pruszkowem, nie? Że no zobaczycie, co się teraz dzieje. Ja naprawdę potwierdziłem swoje wyniki walkami gdzieś tam w Tajlandii, czy nawet dostaniem się do Glory, pokazałem, że to jest dobra droga. A czasami ludzie chcą naśladować, to tego nie potrafią i za wcześnie. Ja nie mówię, że zakładanie fanpage'u jest złe, tylko po prostu no, każda organizacja, która teraz powstaje, albo każdy zawodnik zaczyna twierdzić po dwóch walkach, że jest najlepszy, pisze to, no to nie jest jego rola, żeby to oceniać, nie? Tacy zawodnicy jak kiedyś byli, tak no, Marek Piotrowski legendarni, oni po prostu potwierdzali to i to ktoś ich uznawał. Ja też kiedyś miałem taką potrzebę tego, żeby być uznanym za na przykład za mistrza świata i czasami uwypuklałem to, gdzieś tam wszedłem i mówiłem, no zdobyłem pas mistrza świata i oni ze mną rozmawiali, ale czułem to, że chcę tak powiedzieć. To teraz uważam, zmieniło się to trochę przez lata, że po prostu no to nie do mnie należy, żeby nazywać się mistrzem. Jeżeli ktoś tak do mnie mówi, no to cieszę się. To są moje osiągnięcia, które jak ktoś mnie pyta, to o nich powiem, ale no to czy ty jesteś mistrzem, czy nie, to nie do ciebie należy ocenianie tego. To jest raz, poza tym prawdziwy mistrz nigdy się nie nazwie mistrzem, bo nigdy do tego mistrzostwa się tak naprawdę do końca nie dochodzi, tylko jest zawsze praca. Zobacz, ile lat trenuję, startuję, walczę, zmieniam coś znowu i zawsze będzie czegoś brakować. I ta świadomość, że czegoś zawsze brakuje, to jest to właśnie mistrzostwo, można tak powiedzieć, że dążysz do doskonałości, której nigdy nie osiągniesz w tym sporcie. Mariusz Cieśliński, 44 lata. Cały czas trenuje, cały czas dąży do doskonałości, nigdy jej nie osiągnie, on wie, ale to jest przepaść między innymi zawodnikami, którzy tam zawalczą dwie walki, wygrają z przypadkowymi jakimiś ludźmi i tam się ogłaszają najlepszymi w swojej kategorii wagowej, że chcą być tacy, chcą, może z tym zawalczę, może z tamtym. Wszystko to weryfikuje ring później. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, doszedłeś do tego ogromnego sukcesu jako pierwszy Polak w Glory. Jakie byś dał rady młodym zawodnikom właśnie? Jak dojść do takich wyników jak ty? Co muszą robić? Wiesz co, byłem bardzo zdeterminowany zawsze. To znaczy, tak jak przychodziłem na pierwszy trening, to nie myślałem, że będę w ogóle walczył, tylko chciałem jakoś się rozwijać. Później apetyt rósł w miarę jedzenia i jak walczyłem na Mistrzostwach Polski, tam przegrałem, to chciałem zostać mistrzem Polski, później chciałem zdobyć inne tytuły, jeździłem po prostu i to szło. Później zostajesz tam mistrzem świata, chcesz, żeby być, tak też gdzieś w wywiadach mówię, chciałbym być nie raz mistrzem świata, tylko kilka razy. I tak to robiłem, jak patrzę na to, czasami wchodzę na przykład na ten internet i czytam, to myślę, to jest taki trochę sen, dlatego że no, naprawdę późno zaczynałem i tylko nie słuchałem ludzi, słuchałem siebie, wiesz. Mówili, jesteś za stary, nie, już nie dasz rady, albo to nie dla ciebie, nie masz amunicji, jakieś takie rzeczy, bzdury, a ja tego nie słuchałem. Tak jakoś zawsze słuchałem siebie i tak tam jest tych sześć zasad Arnolda, zawsze to powtarzam i naprawdę ciężko pracuj, słuchaj siebie, ignoruj mówiących, że nie dasz rady. Także tak postępowałem i no nie ma na to recepty, trzeba mieć też trochę szczęścia w tym wszystkim i zawsze jakoś to się tak układało, że nawet jak przegrałem, to później mi to wychodziło na dobre, bo odszedłem tam, gdzie nie powinienem być, albo zmieniałem coś, jak zaczynałem uważać, że już jestem, wiesz, kiedyś na przykład zostałem mistrzem świata i drugi raz miałem bronić tytułu. I przyjeżdżał Egipcjanin i ja myślę, nie, no tutaj w domu, teraz przyjadę, zaproszę wszystkich, przyjdą, będą mnie oklaskiwać. Już się czułem tym mistrzem świata przed zostaniem drugi raz i on przyjechał, ja rozdałem bilety, przyszli ludzie znajomi i mnie zbił.
No, przegrałem na punkty, ale no, zbił mnie wtedy, byłem źle przygotowany, jak się to wszystko nie ułożyło i wtedy, oho, mówię, słuchaj, musisz coś zmienić, bo inaczej ten, i zmieniłem. I tak te przegrane, z których wyciągałem zawsze wnioski, to no, nie możesz się poddawać, miałem złamaną rękę, w której miałem płytkę, nie mogłem 15 miesięcy nią uderzyć, chodziłem na treningi i biłem tylko prawą i sparowałem z nimi z prawą. Miałem złamaną prawą, to biłem lewą. Zawsze jest jakaś kontuzja, coś. Poza tym szukałem tych dróg, czyli pisałem w internecie do federacji różnych sam. Dzień dobry, jestem Paweł, chciałbym dostać u was walkę. Oni często zdawali mnie i bardzo dobrze, bo pojechałem gdzieś za wcześnie, dostał mi dzwona i by było po karierze, nie? Także mówię ci, trzeba mieć z tym szczęście. Czasami ktoś się kiedyś odezwał, przecież ja sam napisałem do Cora Hammersa i on mi odpisał. Oczywiście później się okazało, że jestem Łukasz i to wszystko się złożyło. Tak samo do Tajlandii, jak jeździliśmy na Raja, dostałem kontakt, przyszedłem do promotora, który tam 40 lat ma klub, i powiedziałem, że chciałem zawalczyć na Raja do Merbeś, tam żaden Polak nie walczył i on zrobił to. No. Po prostu trzeba marzyć i pracować nad tym i być zdeterminowanym. No właśnie z tego, co mówisz i z tego, co wiem o tobie, to też chyba tym kluczem jest rzucanie się po prostu na głęboką wodę, próbowanie, po prostu nie szukanie bezpieczeństwa, tylko zaryzykowanie czasami. Wiesz co, no bo popatrz, co mi da, jak ja na przykład walczyłem w walkach amatorskich, zostałem tam mistrzem Polski raz, drugi, trzeci i rywalizacja na tym samym poziomie z kolegami, z którymi biłem się na kadrze, znałem ich, piliśmy razem piwo, bawiliśmy się, a później jedziemy na Mistrzostwa Polski i walczymy po raz setny. Ja sam mogę powiedzieć, że jestem tam 30 razy mistrzem Polski. No nic mi to nie daje, rozumiesz? Jak to osiągnąłem, to przychodzę na wyższy poziom. Nawet jak tam przegram, no to robię coś innego. Nie chcę się już cofać gdzieś, rozumiesz? Tak samo jak robimy walki na MFC u Tomka Makowskiego, no to chcę coraz lepszych przeciwników, żeby to coś dawało, a nie taplanie się we własnym sosie. To nie ma kompletnie sensu. Także ludzie to docenią wtedy, że ty jedziesz robić coś innego, a poza tym mnie to motywuje. Jak ja mam robić to samo przez lata, no to jesteś w tym samym miejscu. Stoisz w miejscu, się cofasz. Także no zawsze próbuję dążyć do walk z lepszymi zawodnikami, z najlepszymi. Nawet jak był taki moment, że ludzie mi się wydawało, nie, on sobie tutaj walczył u kolegi ten, ale walczyliśmy z Tomkiem razem w Tajlandii, jeździliśmy, biliśmy się z Tajami, walczyliśmy w Polsce, ściągaliśmy mocnych zawodników, czasami przyjeżdżali słabsi, czasami przyjeżdżali mocniejsi. Też jest to tak, że załatwiasz zawodnika, który do ciebie przyjeżdża, on się wysypuje tydzień przed galą albo dwa i musisz brać innego, albo w ogóle nie zawalczysz. Ludzie nie znają tych kuluarów i tych zakulisowych spraw, także nie boję się po prostu przegranej i to jest też kolejna zasada. Trzeba wyjść i walczyć, i te wszystkie przegrane sprawiły też, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, prawda? Na koniec powiedz mi, bo wyjeżdżasz w walentynki, czy żona już wie? Tak, wie. Był ochrzan? Wie, że będę znowu z Łukaszem, także. Także, no słuchaj, jak mam swoją żonę cały okrągły rok, także czy to są walentynki, czy nie, to nie ma dla nas znaczenia. No, to jest taki tylko symbol, poza tym wyjeżdżam o 15 i to zdążę jeszcze i na pewno kupić kwiaty. No to pozdrawiamy żonę i dziękujemy za jej wyrozumiałość. No i Paweł, powodzenia w Chicago. Dziękuję bardzo. Nie jestem przesądny, także dziękuję. Dam się wszystko.